Z wnioskiem formalnym pan poseł... Pani marszałek, Wysoka Izbo, chciałem zgłosić wniosek przeciwny do tych wniosków dotyczących Turowa. Po pierwsze, są to kłamstwa, że rząd nic nie robi. W tej sprawie odbyły się dwa posiedzenia Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Ci, którzy tam uczestniczyli, usłyszeli, jaka jest sytuacja, że ta woda, która spływa do żwirowni, jaką sobie Czesi wykopali, jest główną przyczyną braku wody w ujęciach wody w Czechach, a nie Turów. Jest ekran w Turowie, który zabezpiecza, żeby woda nie spływała do elektrowni. To są fakty niezbite. Gdybyście państwo się tym zainteresowali, to byście wiedzieli, że Czesi trochę naciągają sytuację, ale skandalem jest to, że taka mentalność zdrajców, która dominuje na opozycji, powoduje, że stajecie po stronie innego państwa w sporze z Polską. Hańba! Dziękuję.